uważa pan za jeden z trudniejszych? Obroną królewską indyjską można pod to popiąć. Nie wiem, co to znaczy za trudniejsze. O, pan Rui się przygotował. Gra bez mrugnięcia okiem. Wie od razu, co chce grać. Proszę bardzo. Zroszuję. Bardzo proszę Pani, Pan Grzegorz, czy B3, co często grał Pan Markowski, to też należy do grupy angielskiej? Nie, no B3 nie należy do grupy angielskich. Pan Markowski grywał głównie G3. Grywał Pirca. Był mistrzem Polski, był wybitnym szachistą. Moje prywatne zdanie. Miałby lepsze wyniki, gdyby miał bardziej rozbudowany repertuar debiutowy. Miał zbyt wąski. To w pewnym momencie, to dawało wyniki stabilne, ale w pewnym momencie zatrzymało rozwój. Tu muszę, proszę mnie nie zagadywać, bo pan Ruiz ma pół minuty przewagi i ćwiczy mnie, kosi mnie jak chce. Pan Biceps, oto jeszcze pytanko, czy na poziomie pierwszej rundy dobrym wyborem jest granie obrony Benoni? Pewnie. To trzeba ją znać. Tylko trzeba ją znać. Obrona Benoni jest debiutem trudnym, ale nie jest obalona. O! Patrz pan, jaki hitrus w tę stronę. Jak to mówią, prędzej bym śmierci się spodziewała.
grę wymagającą bardziej samodzielnej gry od początku. Nie, to są długie warianty. Pan Robert, niech pan nie czaruje, że nie umie dać mata. Panie Robercie, no chyba tam ktoś miał rację, że mnie bierze jednak jakaś taka... podwyższona temperatura. Nie czaruję. To ten Markowski, co wygrał z Jakowienką? No, Markowski wygrał z niejednym dobrym szachistą, mógł wygrać i z Jakowienką. Ja po prostu nie pamiętam tego, z kim on wygrał, a z kim nie wygrał. Aj, tu coś kaleczę. Tomasz Markowski, no miał wyniki bardzo dobre. Pan Biceps, bo grałem kiedyś Królewską Indyjską lub Grünfelda, odkąd gram Benoni, to procent zwycięstw szarym kolorem wzrósł mi do około 20%. Byłem w Krakowie u pana Mikruta na wykładzie z tego właśnie debiutu. No pan Mikrut, Dariusz. Z dobrej rzeszowskiej szkoły szachów pochodzi. No dobrze wykłada, no. Więc trochę materiału ma. Bardzo dobrze. Trzeba pracować, panie Biceps. Tego na A3 hetman nie może być. Już nie odpowiadam na pytania, mnie tu. Pan Ruiz bez respektu mnie traktuje. Bez respektu. Muszę się skupić tak niewygodnie. Przegram na czas. O, w 12 sekundzie, dziękuję bardzo.